komunikacji. Drodzy Państwo, obawiam się, że braknie książek. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał nabyć książkę i żeby był tam autograf oryginalny pani Ani Walentynowicz, to bardzo proszę o wpisanie się tutaj na tą listę. Mamy jeszcze 20 książek, to bardzo proszę po 20 zł. Druga rzecz, w imieniu Częstochowskiego Klubu Gazety Polskiej, ale to w imieniu Klubu Gazety Polskiej chciałbym powiedzieć, że będziemy chcieli organizować kolejne spotkania mniej więcej raz w miesiącu. Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymywać bezpośrednią komunikację do takich spotkań, to bardzo proszę o wpisanie się, na listę, imię, nazwisko i wpisanie się na kartkę. Tam jeszcze 20 egzemplarzy poszło. A ci co mają, to już tak, to do pani Ani bardzo proszę. I proszę o kwiaty dla pani Ani, które czekają. Jak podpiszę. Podpiszę. Proszę sprawdzić, czy jeszcze są. Jak nie ma, to proszę się wpisać i... A gdzie sprawdzić? W sobotę będzie do odbioru u księdza Ryszarda. Są dwie listy. Jedna to jest dla osób, które chcą być powiadamiane przez Klub Gazety Polskiej, którego jestem koordynatorem o kolejnych spotkaniach. To jest tutaj ta lista. I druga lista osób, które chcą książkę, bo brakło książkę z autografem pani Ani, będzie do odbioru w sobotę tutaj u księdza Ryszarda na Palatynie. Także dwie listy są. Klub. Kontakt do klubu i osoby, które są zainteresowane książką. Gdzie ta lista na książkę? Na książkę, tu. Nie, przed tym nie. Może troszeczkę dać trochę powietrza na Ten pan, co robi stronę internetową. Panie Tadeuszu. Tak? Mogę do pana aktualny numer telefonu. 322-0856 i 0602-241-853. Może w niedzielę to pokażę. W niedzielę pokażę. Dobrze. Dziękuję. No. To wszystko to będzie to. Ten...